Cześć i czołem, witam was moi drodzy w pierwszym odcinku z takiej nowej serii, która ze mną chodzi od pewnego czasu. Chodzi mianowicie o Czytać każdy może. Taki jest tytuł roboczy, tytuł, który wymyśliłem oczywiście wracając z pracy. Słuchajcie, no ja oprócz tego, że mi się zdarza grać w te gry, oprócz tego, że mi się zdarza oglądać seriale czy filmy, bardzo lubię czytać książki i pomyślałem, że warto byłoby też się z wami podzielić kilkoma fajnymi cyklami, albo seriami, albo sagami, albo po prostu powieściami, które przeczytałem i które wywarły na mnie jakieś fajne, pozytywne wrażenie. Zdarzało mi się mówić o książkach podczas vlogów, podczas gameplayów głównie. Ale chyba no, książki to jest coś tak ważnego i tak fajnego, że byłoby głupio mówić o tym podczas grania. Grania, które jest zupełnie innym typem rozgrywki. Ale to nic, słuchajcie. Książka. Mark Ellsberg, Blackout. Pod tytuł, sami widzicie, książka jest o taka piękna, jest dosyć gruba. Ale nie przejmujcie się, bo ma duże literki. Słuchajcie, powieść, którą najpierw przeczytała moja żona, potem moja siostra, potem chyba jeszcze kilku członków mojej rodziny i ja paradoksalnie, że tą książkę dostałem, to czytałem jako ostatni praktycznie. I żałuję. Słuchajcie. O czym jest ta książka? No Blackout na pewno kojarzycie to hasło, tak? Nie chodzi o nazwę zespołu. Chodzi, moi drodzy, o awarię prądu. Jest to książka, jak piszą z tyłu, to jest thriller katastroficzny. No, pewnie mają rację. Słuchajcie, w całej Europie, a potem w całym świecie, na całym świecie, braknie prądu. Znika prąd, nikt nie wie, o co chodzi. Ale nie ma prądu. Książka opisuje, nie wiem ile dni, chyba około 10 dni, czy 15, nawet w sumie nie pamiętam. Nie zwróciłem na to takiej szczególnej uwagi, bo te strony trochę tak przerzucałem, wiecie, żeby czytać dalej. Generalnie nie ma prądu i jest po prostu dramat. No każdemu się może wydawać, że jak nie ma prądu, to zaraz go włączą. Tutaj drobna przerwa, bo przypadkiem kliknąłem myszkę i w sumie gadałem kilka minut bez sensu, ale generalnie każdemu się wydaje, że jak nie ma prądu, to zaraz go włączą, że nam się wyładuje lodówka, rozładuje i nam się zepsują jedzonka, albo że trzeba to jedzonko szybko zjeść, bo zaraz się nam tutaj rozmrozi. A to nie jest tak, jak nie ma jak jest awaria prądu, w całej Europie, czy w całym świecie, jak nie ma nigdzie prądu, to uwierzcie mi, zamrażarka jest najmniejszym problemem. Nie ma wody do mycia, nie ma wody w kibelku w dużych miastach, ale we wsiach też, bo tam też to z góry działa na pompy głębinowe, które są oświetlane elektrycznie. Nie ma wody do picia. Ba, nawet jeżeli woda do picia jest w jakiejś chłodni, albo jest w jakimś zbiorniku głębinowym, to nie ma jakiej stamtąd wyciągnąć. Podobnie z prądem, z paliwem. Nie działają stacje benzynowe, no bo maszyny działają na prąd, tak? Pompa, która z tych zbiorników pod stacją benzynową wypompowuje, działa na prąd, więc tego prądu nie ma. Ba, wiele krajów w Europie ma bardzo duże składowiska paliwa na potrzeby na przykład konfliktu zbrojnego, na przykład Niemcy. Ale one są też pod wodą, więc też nie ma jak ich wyciągnąć, tak? Kolejny kłopot. Jedzenie. Nie ma jedzenia, tak? Ale każdemu się wydaje, że jedzenie przecież jest, bo coś tam. Ale tak. Możecie mieć, powiedzmy, rośliny, które nie wymagają z reguły prądu do tego, żeby je uprawiać, tak? Powiedzmy, że nie. Oczywiście, no są oczywiście wyjątki, na przykład jak nawożenie, że potrzeba paliwa, nie ma jak skąd wziąć paliwa, ale mamy powiedzmy małe gospodarstwo, które ma marcheweczki, ziemniaczki, robi to samo nie traktorem,
Ale podobnie ma jak tego przewieźć nawet, tak? Mamy mięso, które jest chłodniak, więc to po 2 dniach, powiedzmy, się już psuje. Niczego się nie nadaje, pada gospodarka. Mamy mleko, tak? Nawet mamy przykład farminga, gdzie mamy duże gospodarstwo, które ma, nie wiem, 300 krów. Przecież nikt tego nie doi ręcznie, tylko to robią maszyny, które działają na prąd. Więc tak naprawdę, jeżeli to nie jest jednoosobowe gospodarstwo, na którym jest jedna krówka, przy okazji, że było mleczko, a teraz takich gospodarstw nie ma w Europie, nawet w Polsce jest ich coraz mniej, to te wszystkie duże gospodarstwa z hodowlą krów padają. I to padają w sposób koszmarny, bo te zwierzęta umierają, bo nie wiem, wymiona pękają, tak? To jest kwik, krew, płacz i łzy. To też jest w tej książce opisane. Dramat, naprawdę dramat. Elektrownie. No, elektrownie nie można wyłączyć, tak? Ale była Fukushima, czyli awaria elektrowni atomowej w Japonii. I ci, którzy się interesują trochę tym, co dzieje się na świecie, wiedzą, że nie da się pstryczkiem wyłączyć elektrowni atomowej, nie da się wyłączyć rozkładu atomu, uranu czy tam plutonu. To, co się dzieje cały czas, tylko jest zmniejszone, więc w dłuższej perspektywie, jak braknie paliwa do generatorów, które chłodzą te ogniwa paliwowe, to też dochodzi do wycieków. No bo nie ma jak tego prądu przewieźć, tego paliwa przewieźć do chłodzenia. Tak, wszystkie elektrownie mają jakieś tam zapasowe systemy chłodzenia, na przykład, które działają na, wiadomo, na paliwo, tak? Na przykład jak awarii. Ale żadne awarie nie są przystosowane na 20 kilka dni bez prądu, czy nawet na 10 dni bez prądu. Te zapasy są z reguły dwuczynnią, wracamy w szpitalach. Wszystko, absolutnie wszystko spada. Spada i tego nie ma. Cywilizacja nasza się w tej książce wali. W tej książce. Jest to naprawdę w moim odczuciu świetnie opisane. Mark Ellsberg się do tego przygotował w sposób znakomity. Książka praktycznie od początku do końca trzyma w napięciu. Też pytałem się moją żonkę kochaną o jakąś recenzję. Żonkę, która czytała tą książkę jako pierwsza. I ona mi powiedziała kilka słów typu rewelacyjne, zajmujące, wciągające. I tak w sumie jest, bo ta książka jest naprawdę godna do tego, żeby ją nabyć, żeby ją wypożyczyć i przeczytać. Bardzo wam polecam Blackout. Podejrzewam, że po lekturze tej pozycji częściej będę sięgał po dzieła tego oto autora, bo jest to naprawdę wciągająca i świetnie napisana książka. Nie chcę wam za dużo zdradzać, ale jest tam kryminał, jest tam szpiegostwo, jest tam dużo, dużo, dużo rzeczy, dużo wątków, o których wy mogliście nawet nie wiedzieć. Książka składa takiej refleksji, co by było gdyby, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze napisane i te wszystkie skutki takiej sytuacji, jaką jest brak prądu, są tam opisane bardzo fajnie. I ba, jest to lepiej przygotowane niż na przykład, lepiej, bardziej prawdopodobne niż na przykład Apokalipsa Zombie. Bardzo polecam książkę, szczególnie, że ona tak to fajnie opisuje od pierwszego dnia. I mamy takimi etapami wszystko to, co się dzieje od pierwszych problemów, czyli awarii w metrze, które staje nas nie wiadomo gdzie, od pociągu, który staje nie wiadomo gdzie, przez wypadek samochodowy, bo światła nie działają. Właśnie po tą elektrownię atomową, która gdzieś tam sobie jest i dochodzi do wycieku, a przedtem mamy, nie wiem, gospodarstwo z krowami albo szpital, w którym lekarze, powiedzmy, po tygodniu operowania na żywca, to też był ciężki moment, tak? Lekarz, który mówi, że od tygodnia czuje się jak rzeźnik, bo przychodzi koleś z postrzałem, przychodzi ktoś z rozcięciem, nie dość, że nie ma lekarstw, żeby go znieczulić, nie ma prądu, żeby go prześwietlić, to on musi operować na żywca. Po prostu w głowie się to nie mieści. Ta książka taka jest.
jest pełna takich sytuacji, które powodują, że nie wierzysz w to, co czytasz. Ale tak może być, tak może być. Jak miało tak być, to na pewno lektura tej książki wam pomoże się przygotować. Bardzo wam polecam, moi drodzy. Jeżeli tą książkę przeczytacie, to napiszcie w komentarzu, jakie są wasze spostrzeżenia. Liczę też na kolegę jednego, który wie, o kim mówię, żeby też tą książkę przeczytał i jakieś mity obalił. Ale bardzo polecam. Blackout, Mark Ellsberg, książka, którą warto mieć na półce, którą warto przeczytać, bo jest to naprawdę nielichy kawał historii. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku i na koniec serdeczna piona. Cześć!